Antoni Kępiński, Autoportret człowieka 18. Normy etyczne. Człowiek normalnie nie jest zdolny do decyzji absolutnie sprawiedliwych i nie może zasłonić sobie oczu jak przysłowiowa Temida. Niepewność w stosunku do drugiego człowieka koncentruje się na sektorze moralnym jego zachowania, gdyż właśnie w tym sektorze ludzkiej działalności najłatwiej doznać krzywdę i niesprawiedliwości. Człowiek idealnie sprawiedliwy nie patrzy na człowieka, o którym decyduje, swoimi oczami, ale z punktu widzenia norm, których jest przedstawicielem. Psychiatra nie zajmuje się filozoficzną stroną zagadnienia wolności woli, tylko jej aspektem psychologicznym, to znaczy subiektywnym poczuciem możliwości wyboru i decyzji, która jest faktem psychologicznym. Istnienie wolnej woli z subiektywnego punktu widzenia jest faktem niezaprzeczalnym. Jednym z paradoksów życia jest może to, że nie ma spraw idealnie dobrych czy złych, że dobre ma cień złego, a złe dobrego. Jak śmierć i odnowa tkwią w istocie przyrody ożywionej, tak tkwi w niej dobro i zło. Człowiek na ogół zawsze znajduje racje tłumaczące jego złe skłonności, a nierzadko potrafi je na dobre w swoich oczach przemienić. System kary i nagrody opiera się na koncepcji odpowiedzialności. Zależnie od aprobaty środowiska społecznego, ten sam czyn może być raz karany więzieniem, a innym razem nagradzany. Problem kary jest jednym z zasadniczych wątków w psychozach, a w formie bardziej zakamuflowanej – w nerwicach. Człowiek sam siebie i karze, i nagradza, jest dla siebie sędzią, a nieraz i katem. System nagrody i kary oparty jest na zasadniczych uczuciach przyjemności i przykrości. Lekarz nie jest sędzią, i nie jego sprawą jest wyrokowanie, czy sposoby zachowania i przeżywania pacjenta są dobre czy złe z etycznego punktu widzenia. Pewne zafałszowanie istnieje chyba u każdego człowieka. Wynika ono już z wrodzonej ułomności ludzkiej natury. Wewnętrzne zakłamanie jest najczęściej najpoważniejszą przeszkodą w dążeniu do wewnętrznej harmonii. Presja otoczenia społecznego zmusza do posługiwania się kłamstwami. Kłamstwo jest dość wygodnym, bo wymagającym stosunkowo niedużego wysiłku sposobem stosowania się do sytuacji lub poprawienia obrazu siebie w otoczeniu. Kłamie się najczęściej dla zachowania lub polepszenia swej pozycji społecznej. Dziecko okłamuje rodziców, nauczycieli czy rówieśników, gdy chce, by widzieli w nim, choć wie, że tak nie jest naprawdę, posłuszne dziecko, pilnego ucznia, równego kolegę. Kłamstwo udałe agresji nie budzi, gdyż zostało przyjęte przez otoczenie za dobrą monetę. Potępieni są tylko ci, którzy dają się złapać na kłamstwie. Wykrycie kłamstwa u starszego pokolenia, zwłaszcza u rodziców, jest często momentem zwrotnym w uczuciowym do nich stosunku. Chory nie potrzebuje kłamstwa, by bronić się przed naporem rzeczywistości. Chory na schizofrenię nie kłamie. Nie ma zresztą powodu, bo dla niego sprawy, które dla przeciętnych ludzi mają istotne znaczenie, straciły swą wartość. Życia nie można oprzeć na kłamstwie. Granica między teatrem a prawdą jest często nieuchwytna, ale właśnie pomieszanie tych dwóch elementów stanowi o uroku życia. Prawda o sobie nie pomaga wówczas, gdy nie jest prawdziwa. Histeryk boi się prawdy i nieraz rozpaczliwie się przed nią broni. Prawda histeryka nie odbiega tak bardzo od prawdy otoczenia, jak prawda paranoika. W czasie wybuchu psychozy chory ma wrażenie, że odsłoniła mu się prawda o nim samym i o otaczającym świecie.
Wybuch psychozy można by traktować jako gwałtowne wypowiedzenie prawdy. W tematyce świata schizofrenicznego wyraźnie zaznacza się dążenie do prawdy. Najwyższy system samokontroli odczuwany przez człowieka jako sumienie, dzięki któremu odróżniamy dobro od zła, mieści się w istocie przyrody ożywionej. Sumienie jest najczulszą częścią autoportretu. Gdybyśmy rachowali własne myśli jak czyny, nie byłoby chyba człowieka, który by nie miał przynajmniej tuzina swoich bliźnich na sumieniu. Nasze sumienie nie jest jednolitą całością, ma ono charakter wyraźnie dynamiczny. Składa się z różnorakich elementów, działających nieraz antagonistycznie. Ostateczna ocena jest wypadkową tych różnych sił samokontroli działających zarówno powyżej, jak i poniżej progu świadomości. Występująca w wielu systemach religijnych wiara w sąd ostateczny i w boską sprawiedliwość może być wyrazem wyolbrzymiania i niepoznawalności nieświadomej części sumienia. U człowieka najwyższy poziom integracyjny odczuwany jest jako głos sumienia. Spokój sumienia nie jest tylko poetycką czy moralną metaforą. Lęk sumienia byłby wywołany przez naruszenie praw natury. Człowiek nie może wyzwolić się z ludzkiego porządku moralnego. Jest skazany na własne sumienie. Poczucie winy jest naszym najdelikatniejszym, a jednocześnie najsilniejszym łącznikiem z ludzką wspólnotą. U podłoża poczucia winy i poczucia krzywdy tkwi dążenie do sprawiedliwości. W jednym przypadku wyrok akceptuje się, w drugim zaś z nim się walczy.